Historia papierosów sięga lat 60. ubiegłego wieku. Starano się intensywnie wyprodukować coś, co nie będzie tak szkodliwe jak tak zwane tradycyjne papierosy. Chodziło m.in. o dym, który się uwalnia w czasie palenia. Jest to dym silnie toksyczny i myślę, że dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że właśnie tak jest. Wobec czego próbowano stworzyć papierosa, który będzie papierosem, a jednocześnie będzie dymił. No i teraz teoretycznie się to udało. Pojawiły się papierosy, które zawierają nikotynę, ale podczas ich, teraz pytanie, palenia czy zaciągania się tym aerozolem, nie wiem jak to określić, no podczas ich, powiedzmy, używania, nie dochodzi do emisji takiego dymu jak w typowym, tradycyjnym papierosie. Wobec czego ogłoszono, że jest to papieros bezpieczny, jest to papieros zdrowy, polecany tym osobom, które nie mogą się odzwyczaić od palenia, albo w ogóle polecany tym, które chcą palić. No i obawiam się, że niestety prawda jest zupełnie inna. Po pierwsze, nie ma żadnych dużych badań potwierdzających, że ten papieros, ten wynalazek jest zdrowy. Nie ma czegoś takiego. Natomiast coraz więcej jest badań, które wskazują, że papieros, e-papieros tak zwany, nie do końca jest zdrowy. Taki papieros opiera się w swoim działaniu o rozbijanie cząsteczek tak zwanego likwidu, w którym jest rozpuszczona czy wymieszana jest w nim nikotyna. Dzięki temu osoba używająca papierosa korzysta z tego, że dostarcza sobie nikotyny. Natomiast, co zresztą, nikt nie wie tak naprawdę, bo nie ma wymogów prawnych do tego, by ten likwid, czyli ten rozpuszczalnik nikotyny, spełniał jakiekolwiek konkretne wymagania. On podobno ma nie szkodzić. Wobec czego stosuje się przeróżne rozpuszczalniki, tym bardziej, że mają one mieć dodatkowo jeszcze konkretny smak, mają mieć konkretny zapach, a najlepiej by było, gdyby jeszcze udawały typowy dym z papierosa i takie też są stosowane, żeby można było wydychać, stwarzając wrażenie, że się wydycha bezpiecznym dymem z papierosa. No i tu pojawia się problem, bo coraz częściej zwraca się uwagę na to, że najbardziej popularne rozpuszczalniki stosowane w tych likwidach we papierosach niekoniecznie są bezpieczne. Przy dużym ich stężeniu i przy częstym dawkowaniu okazuje się, że mogą one wywierać toksyczny wpływ na organizm, bowiem dym, tak zwany dym, to jest aerozol, to jest po prostu taki dymek stworzony z wielu bardzo, bardzo małych cząsteczek, które bardzo głęboko wnikają do organizmu, do dróg oddechowych. Tak samo nikotyna penetruje do organizmu dużo, dużo szybciej i w zdecydowanie większym stężeniu niż nikotyna ze zwykłego papierosa. Nie ma ktoś prawa palić w miejscu publicznym. O ile takie przepisy zostały stworzone dla tak zwanych tradycyjnych papierosów, tu do tej pory, do niedawna, takich przepisów nie było, co też świadczyło na korzyść e-papierosów, bo jako uznawane za bezpieczne można było je stosować wszędzie. Ale coraz częściej pojawiają się miejsca, gdzie papierosów, e-papierosów używać nie wolno. Po taki zabieg sięgnęły już na przykład transport w Warszawie, transport miejski w Warszawie. Wiem, że w wielu innych miastach w Polsce również się o tym myśli lub też się już takie zakazy wdraża w życie i przypuszczam, że tych zakazów będzie coraz więcej.